Narodowy Instytut Badawczy Technologii Policyjnej w Japonii opracował program, który w bardziej dokładny sposób jest w stanie określić, jak będzie wyglądała osoba po procesie starzenia się. Ma on pomagać policji w identyfikacji podejrzanych, którzy byli nieuchwytni przez wiele lat. Wcześniej zdjęciom dodawano jedynie zmarszczki, lecz powstałe obrazy nie były przekonujące. Dzisiejsza technologia jest w stanie w bardziej dokładny sposób określić, jak może wyglądać zaginiona lub poszukiwana osoba, biorąc pod uwagę także zmiany anatomiczne. To właśnie ta technologia pomogła w aresztowaniu mężczyzny odpowiedzialnego za ataki na system metra gazem sarin w 1995 roku, który był nieuchwytny przez 18 lat z uwagi na swój totalnie inny wygląd.